Rycerskie pieski są gotowe do akcji, Ryder. Kieł i jego latający smok lecą w tę stronę. Musimy zrobić wszystko, żeby nie zniszczyli zamku. Ale Ryder, jak mamy powstrzymać ziejącego ogniem smoka? W waszych nowych, rycerskich pojazdach! Super! Więc na tę misję pojedzie marszał. Chcę, żebyś użył nowej lancy wodnej, by ugasić pożary, które wywoła smok. Rycerz marszał wyrusza, aby gasić pożary. Dobrze! Rycerskie pieski ruszają do akcji. A teraz wypal dziurę w bramie i zdobędziemy zamek. Co? Natychmiast to wyłącz, ser Lejku. Nigdy! I jestem ser marszał, dzielny rycerski piesek. Płomień, lecimy! Mojego smoka! Nie puszczę się, dopóki nie odzyskam smoczego zęba! Płomień, leć do góry nogami! Nie! Chase, teraz! Smocza sieć! Jestem cały, ale zaczarowany smoczy ząb się złamał! Marszał, to dobrze. Teraz kieł nie może kontrolować smoka. Spójrz! Smoku, zaczekaj! W imieniu swoim i mieszkańców dziękuję wam za uratowanie królestwa. Bo gdy smok zionie ogniem na miasto, to wołajcie o pomoc. Witamy w Psimburgu, panie Stars. To zaszczyt być tutaj. Będę szczęśliwa, jeśli przyjdziesz do mnie przed koncertem na herbatę. Super! Ciekawe, co zatrzymało Luka? Księżniczko, byłem w jego garderobie i przeszukałem zamek, ale nigdzie go nie ma. Luke Stars zaginął! Lepiej zadzwonię po Psi Patrol. Psi Patrol! Oj, jak dobrze was widzieć! Witaj, księżniczko. Przyjechaliśmy jak najszybciej. Rocky, ty i ja poszukamy wewnątrz zamku. Sky, ty szukaj na zewnątrz. Naprzód! Jasne, Ryder! Dobrze! Obawiam się, że nigdy go nie znajdziecie. I to ja stanę na scenie. Za tą ścianą go nie ma. Szukaj dalej. Sky, jakiś ślad Luka? Widzę coś. Wygląda jak kapelusz. Utknął w oknie we wschodniej wieży. Świetnie, Sky. Wewnętrzna ściana do wschodniej wieży będzie gdzieś tutaj. Rocky, przeskanuj tę ścianę. Wow, to ukryta winda. I Luke, jest w sali na górze. Dobrze, Rocky. Rubble, Sky, spotkajmy się na zewnątrz. Już tam jadę, Ryder. Chwytak budowlany. Mój kapelusz! Dzięki, Psi Patrolu, uratowaliście mnie. Słuchajcie, zadzwoniłbym, ale Sweetie mnie uwięziła i zabrała telefon. Ważne, że nic ci nie jest. Ruszajmy na koncert. Panie i panowie, Luke Stars! Witaj, Psi Burgu! Wybacz spóźnienie, księżniczko. Luke! Muszę się dostać do Zatoki Przygód, żeby pokazać Travisowi prawdziwego przebranego potwora i ściągnąć go do mglistej osady. Pomocy! Znaczy... Ho! A co to za dziwna kreatura? Hamsquatch! Hamsquatch! Lepiej zadzwonię po Psi Patrol. Dobrze, marszał. Uratuj Hamsquatcha. Ale się boi. Dlatego musisz być bardzo delikatny, gdy będziesz go sprowadzał po drabinie. Jasna sprawa. Drabina! Czekaj, wielki futrzaku, zaraz ci pomogę. Ha, nareszcie pojawiły się te pieski, znaczy... Przekonaj go, by się obrócił i zejdź razem z nim po drabinie. Dużo słów w jego języku, ale spróbuję.
Jej, chyba zrozumiał! Ryder, Hamsquatch zawisł na futrze! Zgłoś się, Sky! Musisz uratować Hamsquatcha! Zrozumiałam, Ryder! Nie bój się, panie Hamsquatchu! Pomoc jest w drodze! Czekajcie! To nie jest bestia! To... Au! Znaczy... Burmistrz Hamdinger? Mój potworny plan nie wypalił! Gdyby tylko żył tu jakiś prawdziwy potwór! Kociaki, czy to wy? Patrol nasz! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Maszynista Ed przekazał, że pociąg ze sprzętem Wesołego Miasteczka utknął w tunelu. Wszystkie dzieci będą bardzo zawiedzione. Dlatego musimy zadbać, żeby pociąg dojechał do celu. A więc na tę misję pojedzie Rabu. Rabu, śpieszy na pomoc. I Rocky. Zielone znaczy jedź. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Jak dobrze, że już jesteście. Ha, to najgorszy czas na awarię. Wszystko się uda. Zobaczmy, w czym problem. O, to dlatego pociąg utknął. Rubble, dasz radę poszerzyć ten tunel? Świder! Rocky, poukładaj ładunek na wagonach i pociąg będzie mógł pojechać dalej. Już się robi! I jak to wygląda, Ryder? Świetnie, Rubble. Wagon zaraz będzie gotów do jazdy. Muszę jeszcze załadować ostatni element. Chodźcie, musicie to zobaczyć. Ładunek bezpieczny. Można ruszać. Pojedźmy obok, żeby mieć pewność, że nic nie spadnie. A ja dokończę tu sprzątać. Panie maszynisto, wszystko gotowe. Ruszajmy do Wesołego Miasteczka. Widzieliście, jak wyglądałam w krzywym zwierciadle? Miałam takie śmieszne nogi. Ja też miałem. Ten wyskakujący klaun nieźle mnie wystraszył. Hej, dzięki. O, dziękuję. Bez Psiego Patrolu nie byłoby tu zabawy. To nic takiego, bo gdy pociąg utknie w tunelu, to dzwońcie po pomoc. Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder. Dzięki, że przybiegłyście tak szybko. Wygląda na to, że mamy nowego przeciwnika. Nie wiemy, kim on jest, ale wiemy, że posiada supermoce. Wow, jest naprawdę bardzo szybki. I super silny, czyli jak ja. Tak, dlatego na tę misję pojedzie Cosmo Rubble. Użyjesz swojej super siły, żeby naprawić te tory. I Cosmo Rocky, twoje narzędzia bardzo się przydadzą, żeby połączyć te szyny ze sobą. Dobrze, kosmopieski ruszają do akcji. Co ten złodziej zrobił z torami? Nic, czego nie naprawimy. Hayley Daily na miejscu i w telewizorach na żywo z torów kolejowych w Zatoce Przygód. O, pociąg jest bliżej niż myślałem. Rocky, połącz te szyny najszybciej jak umiesz. Rubble, trzeba ostrzec maszynistę. Jasne! Zatrzymać pociąg! Tory są uszkodzone! O nie! Chyba nie zdążę na czas! Tory naprawione! Puszczaj, Rubble! Dzięki, kosmopieski! Nadajemy na żywo! Kosmopieski uratowały pociąg! Niech wszyscy biją brawo dla kociej załogi, bo gdy macie kłopoty, to miauczcie po pomoc. Ta kocia załoga. Ale w zatoce przyda się więcej ratowników. Nie martw się, Chase. Psi Patrol zawsze będzie na pierwszym miejscu w naszych sercach. Ha, ale niedługo, jeśli moje kotki pokażą, co potrafią.
Dzięki, Ryder. Resztki jedzenia spadają na mój ogródek. Ryder, na dachu siedzi kociak i rzuca resztkami. To na pewno nie jest kociak. Wiedziałem! Panie Humdinger, to pan wymyślił te oszukane akcje ratunkowe, prawda? Kociaki, idziemy! Pa, pa! Sio, sio! Nic nie widzę! O, co za podłe ptaki! Panie Humdinger, jest pan cały? Pomocy, kotki! Wzywam was na pomoc! Nie sądzę, by kotki mogły pomóc. Sky, potrzebna nam twoja uprząż. Już lecę! Dziękuję, psi patrolu, za uratowanie mnie i kotków. Nie ma sprawy, panie Humdinger. Gdy ma pan kłopoty, proszę zamiałczeć po pomoc. A jeśli to nic nie da, to dzwonić po nas. Bardzo śmieszne. Hej, farmerze. Wreszcie nadszedł ten dzień, prawda? Nadszedł, ale przed chwilą ktoś właśnie ukradł mojego tęczowego ziemniaka i zniszczył dekoracje. To straszne. Fotograf z wydawnictwa ma przyjechać na moją farmę lada chwila. O! Co się stało? Jest wcześniej. To wspaniały dzień na wykopki. Spokojnie, wszystkim się zajmiemy. Nie ma takiego ziemniaka, którego nie odnajdziemy. Ale dam radę. A ja poszukam śladów. Nie powinno się wywrócić. Wypełnij teraz dziurę. Chase, znalazłeś coś? Chyba tak, Ryder. Popatrz, tu są ślady zwierząt. Wyślij szpiegulę, żeby zbadała, do kogo należą te ślady i czy ten ktoś wziął ziemniaka. Szpiegula! Jedziemy za nią! Widać, że świetnie się bawią. Jak mamy im go teraz zabrać? Odwróćmy ich uwagę. Użyj wyrzutni i wyślij im kilka skocznych piłek. Wyrzutnia! Świetnie! A teraz szybko na farmę. Tak, kolejny fan tęczowych ziemniaków. Jasne! Całkiem spory tłum chce zobaczyć to wyjątkowo barwne warzywo. A więc gdzie ono jest? No, mówiąc szczerze, to... jest tutaj. Cóż, no. A zatem ogłaszam, że tęczowy ziemniak farmera Ala jest jednym z warzywnych cudów świata! Niezwykłe! Tylko ostrożnie, ta nowa soczewka jest czysta i bez pęknięć i niech tak zostanie. Naturalnie, dzięki niej światło latarni morskiej będzie dużo jaśniejsze. I można także przez nią robić dużo śmiesznych min. Załadujmy ją do auta. A teraz prosto na wyspę. Wit, szybko. Myślę, że nie. Będę jechał ostrożnie i powoli, żeby nie uszkodzić szkła. Jedź! Te pnie zaraz się zapalą. Lepiej zahamuję. Dźwignia się zacięła. Nie zatrzymam się. Pomocy! Dobrze! Najpierw ugasimy te pnie! Musimy zatrzymać ten pociąg! Dobry plan, Marshall! Rabel, złap pociąg bocznym chwytakiem, a my wszyscy użyjemy hamulców! Jeszcze nigdy nie łapałem pociągu! Super! Dobrze, hamulce! A teraz ugaśmy pożar! Pojazd gaśniczy! Świetna akcja, psi patrolu! Żaden problem! Nie ma sprawy! Kosmopieski są gotowe do akcji, Ryder!
Dzięki za pośpiech, pieski. Wygląda na to, że burmistrz Hamdinger wyprodukował grupę swoich wiernych klonów. To cała horda Hamdingerów! Klony burmistrza porwały salon dla zwierząt, a w środku były Kali i Katie. Wyznacza Cosmo Chase'a. Użyjesz swojej super szybkości, żeby dogonić klony i je zatrzymać. I Cosmo Rabla. Wykorzystasz swoją super siłę, żeby odnieść salon na miejsce. Cosmo pieski ruszają do akcji! Od miejsca, gdzie stał salon, prowadzą ślady. Chase, idź po śladach i spróbuj ich dogonić. Patrzcie na mnie, jeśli zdążycie. Raz, 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 raz. Zatrzymajcie się, Hamdingerowie, i postawcie ten salon na ziemi. Jejdź, ale stromo. O nie! Jejkuś, wynośmy się stąd. Katie, jesteś cała? Potrzeba nam więcej kosmomocy. Marszal, przyjedź zaraz na durwisko. Jestem gotów do kosmopomocy. Jestem Ryder. Świetnie. Kosmopieski, pora połączyć wasze moce. Jasne. O, tak. Kosmomoc. Marszal, potrzebna nam twoja moc, dzięki której wyciągniemy Katie i Kali. Szybko. Jasne. Marszal, zaraz was wyciągnę. Trzymajcie się! Wow! Dzięki! O-o. Chase, użyj mocy dźwięku i wyciągnij salon z przepaści! Łap go, Rabel! Dzięki za wszystko, Ryder! Nie ma sprawy! Hola, Carlos! Tracker, co słychać? Ktoś chce zniszczyć całą dżunglę i zbudować tor wyścigowy. Ten, kto to jest, ma wasz patrolowiec. Cały pomalowany w centki. Och, to Cheetah. To jaki mamy plan, Ryder? Pieski, przed wami nowy patrolowiec. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Robopsie, zabierz nas do dżungli! I zaraz powyrywam wszystkie te drzewa! To największe drzewo, jakie widziałam! Jeżeli uda mi się je powalić, to przewróci wszystkie drzewa w dżungli! Cheetah znowu wygra! O-o! Nie jest dobrze. Cheetah chyba kieruje się w stronę tego ogromnego drzewa. Musimy ją zatrzymać, zanim zdąży je przewrócić. Robopsie, ustaw się za nią tyłem. Szybko, Rabel, wystaw hak holowniczy. Mam ją! Robopsie, gaz do dechy. Cheetah potrzebuje naszej pomocy. Chwytaki! Oho. Dzięki, Ryder. Psi Patrol uratował dziś dżunglę. Bo gdy oszustka Cheetah próbuje zniszczyć wasz dom, to wołajcie o pomoc! Tylko ostrożnie! Ta nowa soczewka jest czysta i bez pęknięć i niech tak zostanie! Ha! Naturalnie! Dzięki niej światło latarni morskiej będzie dużo jaśniejsze! A! I można także przez nią robić dużo śmiesznych min! Załadujmy ją do auta! A teraz prosto na wyspę! Wit, wit! Szybko! Myślę, że nie. Będę jechał ostrożnie i powoli, żeby nie uszkodzić szkła. Jedź! Te pnie zaraz się zapalą! Lepiej zahamuję! Ach, dźwignia się zacięła! Nie zatrzymam się! Pomocy! Dobrze! Najpierw ugasimy te pnie! Musimy zatrzymać ten pociąg! Dobry plan, Marszal! Rabel, złap pociąg bocznym chwytakiem, a my wszyscy użyjemy hamulców! Jeszcze nigdy nie łapałem pociągu! Super!
dobrze, hamulce! A teraz ugaśmy pożar. Pojazd gaśniczy! Świetna akcja przy patrolu! Żaden problem! Nie ma sprawy! Wodny patrol jest gotowy do akcji, kapitanie Ryder! Musimy uratować ryby pływające nad podwodnym wulkanem, który wybuchnie przy wyspie gorącej lawy. O nie! Pani Marjorie i Maynard wybrali się tam w odwiedziny do znajomego, Herrigana Okai. W takim razie to akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie marszał. Użyj motorówki, żeby znaleźć panią Marjorie i Herrigana i uprzedzić ich o wulkanie. Już odpalam! Dobrze. Wodny patrol rusza do akcji. Aloha, piesku! Cześć! Maynard, czy to ty? Witaj, Herrigan. Marjorie! Maynard, kochany, stój! Marjorie, spotkajmy się po drugiej stronie wyspy! Ryder, zaczynamy pogoń za Chopem! Aloha, znacie Marjorie i Marszala? Potrzebują Kokua, pomocy! O nie! Wulkan na wyspie właśnie wybuchł! Marszal, szybko! Pomóż mi z tą palmą! Co oni wymyślili? Ha, ha, ha! Tak, będą surfować! Trzymaj się, Marszal! Zaraz zaczynamy lot! Ja! Juhuhuhu! Dzięki, że przypłynęliście na pomoc, Ryder. Mahalo za waszą pomoc. I pamiętajcie, gdy spotkanie po latach przerywa wam wybuch wulkanu, to wołajcie Kokua. Cześć, Denny. Co tam? O, cześć, Alex. Gdzie Denny? Wisi na górze billboardu. Sam zobacz. Wow. Wszystko przez to, że kociaki Humdingera rozrzucają materiały wyborcze. Głosuj na mnie. Zaraz przyjedziemy, Alex. Nie ma takiego billboardu, z którym sobie nie poradzimy. Uf, drabina. Postaw stopę na drabinie. Jestem cały. Ty także, Denny? Ekstremalnie cały. Głosuj na mnie! Panie Humdinger, nie może pan tak tu śmiecić. To niebezpieczne. Ha, przestanę, kiedy wygram. Zabierz kopter i uratuj Humdingera! Oto pies, który lata! Ryder, jest za dużo balonów! Powiedz panu Humdingerowi, żeby ze swojego działa przebił kilka balonów! Panie Humdinger, proszę wycelować z działka i strzelać w balony! Mam cię! Dzięki! Gdzie wszyscy poszli? Dobrze wam idzie, pieski! Zmieniacie tę działkę w miłe miejsce! Może będzie tu park? Super! Te ptaszki znalazły tu swój dom! Witam, pani Marjorie. Co słychać? W moim ogródku pojawiły się dziwne dziury, Ryder. Przejść się nie da, żeby w jakąś nie wpaść, co właśnie przytrafiło się Maynardowi. Już jedziemy, pani Marjorie. Cieszę się, że was widzę, patrolu. A gdzie Maynard? Przy tamtym drzewie. O, to drzewo zaraz go przygniecie! Rocky, wyciągnij go szybko! Hej, Maynard!
podać ci chwytak? Proszę się złapać deski. Już umiem! Juhu! Sky, uprząż dla Rabla. Rozumiem, Ryder. Jesteś tam jeszcze? Ja jestem, ale nie wiem, co z tym domem. Trzyma się tylko na tej cienkiej podporze. Ale, Ryder, jak ja mam mieszkać w takim ruchomym domu? Przesuniemy go! Gdzie? Mam dobre miejsce. To tam, gdzie sprzątaliśmy. O, obiecująco brzmi. Podnosimy, robopsie! Robopsie, wyruszamy! Powoli, powoli, ostrożnie! Opuszczaj, robopsie! Udało się, pieski! Udało się! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Jak wiecie, stado dzikich królików pojawiło się na naszym festiwalu, więc na tę misję pojedzie Rocky! Wykorzystamy twoją katapultę do rzucania królikom przysmaków i złapania ich do klatki. Zielone znaczy jedz i skacz! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! O, to nie jest kaczka! Spójrz, Julku! To mały króliczek! O, zabiorę go! Chodź, mały króliczku! Wiem, że masz ochotę na te marchewki! Mam cię! Dzięki, Rocky! O nie, spójrz! Jest jeszcze jeden! Wąsik siedzi na szczycie diabelskiego młyna! Sky, jesteś potrzebna przy diabelskim młynie z helikopterem i koszem! Wąsik ma kłopoty! Oto pies, który lada! Mam z nim kontakt wzrokowy! Proszę, uważaj! Łatwo go wystraszyć! Uwaga, niech nikt się nie rusza! Koszyk! Wolno i spokojnie. No dobrze, mój mały, teraz to wskakuj. Nic ci nie będzie. O super, teraz ja się przejadę. O nie! O, króliki nie latają. Na szczęście pieski, owszem. Niesamowita akcja, Sky. Tak, udało się! Dziękujemy za uratowanie festiwalu, a zwłaszcza pomoc tym małym, cudownym króliczkom. Bo gdy króliki mają kłopoty, proszę zakicać po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. Jako policjanci. Po pierwsze, z Rancha Winatów zniknął Oskar. Biedny Oskar. Poza tym musimy odnaleźć dziwny pojazd ze złomem, który widziała farmerka Yumi. Dlatego to będzie... policyjna misja ratunkowa. Chase zajmie się tą policyjną akcją. Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji. Chase, czy to pojazd ze złomem? Kabina! To jest ten tajemniczy pojazd, który widziała farmerka. Sky, podleć bliżej i sprawdź, kto kieruje tym czymś. Już lecę, zbliżam się. Gogle! Wygląda jak stróż, który kieruje kupą złomu. To musi być Oskar. Państwo Winat ucieszą się, że go znaleźliśmy. Musimy jeszcze zatrzymać ten pojazd i wyciągnąć Oskara, zanim coś się stanie. Masz rację, Ryder. Sky, dokąd jedzie Oskar? Kieruje się w stronę miasta. Jeżeli Oskar pojedzie dalej, to wpadnie do zatoki z tym całym złomem. Zumo, użyj swojego pojazdu, żeby go zatrzymać. Deskorolka! Kolczatka! Dobra robota, Zumo. Jest cały? Dzięki za uratowanie naszego maleństwa. A gdy znów ucieknie wam stróż, to dzwońcie po pomoc.
Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Dzięki za pośpiech, pieski! Hops, nowa kangurzyca Winatu wskacze po całym mieście! Wyrzuciła Alexa na samą górę diabelskiego młyna! To był wielki skok! A teraz Hops zginęła! Marszal, zabierz drabinę i pomóż zejść Alexowi! I Chase! Użyjesz umiejętności tropienia i poszukasz tej kangurzycy! Psi Patrol rusza do akcji! Marszal, wiesz, co masz robić. Chase, ruszaj na poszukiwania kangurzycy. Szybciej, Marszal, bo spodnie się... O-o, już jestem! Wow! Jesteś cały? Tak? Dzięki, Marszal. Widzę ją! Megafon! Hops, chodź tu, Hops! Wracamy do domu! Myślę, że ona czegoś tutaj szuka. Cicaletta? Ale jeśli Cicaletta jest tu, to znaczy, że kangurek jest z panią burmistrz w kanionie. Panie burmistrz! Mamy poważny kryzys! Sky, Rocky, szybko do pięknego kanionu. Ja przyjęłam! Ojej! Sky, złap ich swoim hakiem. Sieć! O nie! Niezwykłe! Bardzo dobrze, pieski! Ryder! Odkryłem nowy podwodny wulkan! A złe wieści są takie, że utknęliśmy! Stoimy na kraterze, który zaraz wybuchnie! Pomóż! Pani burmistrz, szybko wypłyńcie na powierzchnię! Pod wodą jest wulkan, który zaraz wybuchnie! Cicaletto? Gdzie jesteś? Popłynę po nią, obiecuję! To zbyt niebezpieczne, musicie się wynurzyć! Dobrze, liczę na ciebie, Marszal! Kapitanie, François, zaraz was wyciągniemy z wulkanu. To działa! Wyciągnęli nas! Ryder, możemy popłynąć sami, uciekajcie stąd! Tak jest! Zumo, schowaj chwytaki! O-o! Tu jestem, Cicaletto! Mam cię! Marszal! Trzymaj się! Dzwon wystrzeli w górę! Musimy działać szybko, zanim dzwon nurkowy roztrzaska się o wodę. Gotowa, Sky? Oto pies, który lata! Marszal, mam tu spadochron! Złap za hak! Nasz niebezpieczny upadek został powstrzymany! Bo gdy macie kłopoty, to dzwońcie po pomoc! Motopieski są gotowe do akcji, Ryder! Poza Chase'em, jak widać! Dlatego was tu wezwałem! Musimy go natychmiast znaleźć! Damy radę! Ryder, ja też się przydam? Oczywiście, dziki kocie! Twoje wyjątkowe umiejętności bardzo przydadzą się na tych wąskich górskich drogach! Dzięki, Ryder! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Wszyscy są cali? Ty nas w to wpakowałeś, ty nas wyciągnij! Gdybym tylko mógł, ale potrzebuję reszty motopiesków! Znów to słyszałem! To kichanie dochodzi zza tej skały! Spychacz! Dziki kot! Nie podchodź za blisko. Nie chcę, żebyś kichał, Chase. To nie twoja wina, kocie. Zawsze będziemy kumplami. Te pieski myślą, że są takie świetne. Gdybyśmy mieli takie gadżety jak oni, uratowalibyśmy się sami i narobili im kłopotów. Patrz! Juhu! Znaczy, juhu! Chase, ratuj pilota. Kocie, ty ratuj motocykl. Jasne, Ryder!
wspaniała współpraca. Pora zrobić coś z tym twoim kichaniem. Hej, ty nie kichasz! Założyłem filtr antyalergiczny, który powstrzymuje kichanie, gdy Chase jest w pobliżu kota. Dzięki, Ryder! Gdy przez kichanie wpadasz w kłopoty, to a psik po pomoc! Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Odlotowy parkiet pana Winata odleciał za wysoko i teraz musimy wszystkich uratować. A ponieważ tancerzy jest wielu, a parkiet ogromny, potrzebuje wszystkich piesków. Jasne! Zróbmy to! Damy radę! Dobrze, psi patrol rusza do akcji. O nie! Musimy utrzymać ten parkiet w równowadze. Trzymajcie się! Pomożemy wam! Tylko bez paniki! A teraz mam dla was niespodziankę. O, wybaczcie! Ponieważ na pewno wygrałem, zabiorę ten śliczny puchar już teraz. Przykro mi, ale zwycięzcę ogłosimy dopiero po zakończeniu koncertu, panie Humdinger. Cóż, wy macie swój plan, a ja mam swój. Hej, chyba naprawiłem! O nie! Ryder, co się dzieje? Puchar spadł na pilota i uruchomił silnik. Ale lecimy w kierunku zatoki. Robopsie, podleć nad parkiet i wypuść liny z hakami. Pieski, musicie przyczepić haki do parkietu. Rocky, wyłącz silniki. Jasne, wyłączam. Jej! A nasz konkurs wygrywa Psi Patrol! Pokazali nam swoje najlepsze ruchy na naszym latającym parkiecie. Dziękujemy za pomoc. Żaden problem, bo gdy parkiet odlatuje razem z wami, to dzwońcie po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! W strojach roboczych. Dzięki, że jesteście już gotowe, pieski. Coś zniszczyło chatkę wujka Otisa. Biedny wujek Otis. Potrzebujemy na pokładzie wszystkich łap, żeby odbudować chatkę i dlatego to będzie... budowlana akcja ratunkowa. Potrzebny nam będzie ekspert, który poprowadzi pracę. Rubble. I jego ratunkowy pojazd budowlany. Rubble śpieszy na pomoc w budowie. Psi Patrol rusza do akcji. Rubble! Jedna chatka! Właśnie! Wyszedłem, żeby nakarmić mojego znajomego bobra i nagle... BAM! To poważna konstrukcja, wujku Otisie, ale ratunkowa ekipa budowlana da sobie radę. Najpierw uprzątnę plac budowy. Nie sam, tylko z wami. Marszal, użyj walca, by wyrównać grunt. Zumo, weź świder i nawierć kilka dziur. Użyj wyciągarki, żeby postawić ściany. Wyciągarka! Dobra robota, ekipo budowlana. Świetnie! Niech mnie! Ta budowla to prawdziwe arcydzieło. Oto mój ulubiony komiks. Pieskonator. Fajnie! Bawmy się w Pieskonatora. Bawicie się w Pieskonatora? Pobawisz się? Tak, pani burmistrz, wszystko dobrze? Ależ skąd? Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder! Z samolotu dostawczego wypadła zbroja dla pani burmistrz. Rozpadła się i spadła w kawałkach na miasto. Ale to miał być prezent dla księżniczki. Dlatego musimy się pośpieszyć. Na tę misję pojedzie... Rocky, poszukasz części zbroi, potem połączysz zbroję w całość w ciężarówce do upcyklingu. Zielone znaczy jedź! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji!
Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Wszyscy mamy roki. Tak, pani burmistrz? Pociąg księżniczki już przyjechał. Powiedz, że zbroja jest gotowa. Proszę bardzo. Witamy waszą wysokość. Mamy dla księżniczki specjalny i wyjątkowy prezent. O, i przepraszamy za ten okropny hałas. Gdziekolwiek byliśmy, księżniczka dostawała zbroję. Hej, pani burmistrz, mamy już... Ryder, czy wiedziałeś, że księżniczka ma cały wagon pełen brzęczących zbroi? Jej. Ryder, chyba wpadłem na pomysł. Zaraz wracamy. Rabl, pomóż mi włożyć zbroję do ciężarówki. Pieskonator, uwielbiamy go. Dziękuję, psi patrolu. Bo gdy potrzebujecie dobrego prezentu, to dzwońcie po pomoc. To miło z waszej strony, że zawiesiliście je z Carlosem dla nas. Lubimy dobrą zabawę. Super! Ha? Maynard? Maynard? O, to pani Marjorie. Jak tam wasz zjazd na linie? Mały Harry wskoczył na gałąź i wystrzelił Tilly, panią burmistrz i mnie gdzieś w głąb dżungli. Spokojnie, pani Marjorie. Już tam jedziemy. To łaskocze! Przez te małpki pani Marjorie nie utrzyma się na drzewie. Pomogę jej. Dzięki, Marshall. Prawie doszło do łaskotastrofy. Ryder, mój sonar odbiera słabe sygnały z czubka któregoś drzewa niedaleko was. To brzmi jak ogromny kot. Może to tygrys albo pantera. Oraz kurczak? To przecież jest Cicaletta. Dobrze, wszystkie pieski z biurka w patrolowcu. O! Dobrze, moja kochana kurko, schodzimy. O nie! Ratuj nas, Ryder! Miło, że do nas wpadłyście. Zachód słońca w środku dżungli to coś pięknego. Przepiękne! Coś niezwykłego! I dziękuję, psi patrolu, bo dzięki wam mogę go bezpiecznie obejrzeć. Nie ma sprawy, bo gdy znów utknie pani na czubku drzewa, proszę wołać o pomoc. Teraz ja! To sygnał komunikatora. Ktoś potrzebuje pomocy. Ach, racja. Ryder! Nie jesteś Ryderem. To prawda, opiekuję się dziś pieskami. Spokojnie, psi patrol zaraz wam pomoże. Wszystkie pieski do bazy. Tym razem Ryder powiedziałby: psi patrol, zbiórka w bazie. Jasne. Psi patrol, zbiórka w bazie. Ryder wzywa. To znaczy Katie. Jesteśmy gotowi do akcji, Ryder. To znaczy nie Ryder, Katie. Dziękuję wam. Więc, co teraz zrobiłby Ryder? Ryder powiedziałby, kogo zabiera na misję i kto co ma robić. Dobrze. Do uratowania listonosza pojedzie... Marshall! Użyjesz drabiny strażackiej, żeby mu pomóc zejść z drzewa. Już odpalam! I Sky! Weźmiesz helikopter, żeby ściągnąć panią burmistrz i Cicalettę z dachu kawiarni. Oto pies, który lata! Psi patrol może już jechać! To chyba było... Psi patrol rusza do akcji! Tak, właśnie! Spokojnie, panie listonoszu! Marszał panu pomoże! Pewnie! Uf, drabina! Zdejmijmy pana wreszcie! Za chwilę będziecie z Cicalettą na dole, panie burmistrz! Uprzałż! Mam ją! Dziękujemy bardzo, Sky! Juhu! Jesteście cudowne!
No, a jak wam minął dzień? Katie spisała się na medal rider. Wiedziałem, że tak będzie. Jesteśmy gotowi do akcji, rider. Coś dziwnego stało się na świecącej w ciemności imprezie u pani burmistrz. Jej goście unoszą się w bańkach. A teraz to my musimy wszystkim pomóc zejść na ziemię. Więc na tę misję pojedzie... Szpieg Chase! Szpieg Chase się tym zajmie! I Marshall. Już odpalam! Dobrze, Psi Patrol rusza do akcji! O, spójrz, to kosmitek! Jesteśmy, pani burmistrz. Rider, jak dobrze, że przyjechaliście. Moi goście odlatują w bańkach. Jak mam im podać coś do jedzenia? Ja ściągnę Alexa. Luf! Drabina! Luf! Działka wodne! Spójrzcie, to Katie i Kali. Ja je zdejmę. Wow! Przyssawki! Wow! Lina! Trzymaj się, Katie! Zaraz wam pomogę! O! Hej, chwila! Stój! To tylko my, przyjaciele! Nie bój się! Wyglądamy inaczej, ponieważ jesteśmy przebrani na świecącą imprezę! Świetna impreza, pani burmistrz. Dziękuję, Psi Patrolu, za uratowanie przyjęcia i moich świecących gości. Nie ma sprawy, bo gdy znów odlecą pani goście, proszę dzwonić po pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, rider. Cicaletta i Rosterio jeżdżą po okolicy na nowej desce Denego. O nie! Rosterio! Musimy ich powstrzymać, więc na tę misję pojedzie... Chase! Chase się tym zajmie. I Sky. Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Jak dobrze, że już jesteście! Błagam, ratujcie nasze kurczaki! Zostawcie to nam. Sky, widzisz je? Gogle! Widzę, Rider! Ciężarówce farmerki! Coś się stało, Rider? Właśnie gonimy dwa małe kurczaki. A oto one! Sprawa zamknięta! Znowu uciekły! Sprawa znów otwarta! Siedzę im na ogonach! Ten dron leci zbyt nierówno, żeby go złapać! A teraz leci nad zatokę! Zumo, potrzebujemy cię do nagłej misji wodnej i jest jeszcze coś, co musisz do nas przywieźć. Na miejsca, gotowi do wody! Jeszcze chwilę, pomoc jest w drodze! Kukurydza ratunkowa! Bardzo dobrze, Zumo! Dziękuję, Psi Patrolu, za uratowanie mojej cennej Cicalette'y. A także dużo cenniejszego Rosterio. Bo gdy pojawią się kłopoty, to róbcie kukuryku na pomoc. Jesteśmy gotowi do akcji, Rider. Dzięki za pośpiech, pieski. Wygląda na to, że pan Hamdinger jest w środku tego wielkiego czekoladowego królika. Kto by się spodziewał, że taki z niego wielki słodziak? Teraz jakieś stworzenia niosą go do lasu i to my musimy go uratować, więc na tę misję pojedzie... Szpieg Chase! Szpieg Chase się tym zajmie! I Sky! Oto pies, który lata! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Pomocy! Sky, opuść uprząż! Zrozumiałam, Rider! O, o! Sky, szybko! Słońce roztapia czekoladę! Chase, biegnij na dół i przygotuj swoją sieć! Już się robi! Co się dzieje?
O nie! Już prawie go miałam! Sieć! Ryder, królik się odbił, wpadł do rzeki i popłynął! Pomocy! Zumo, weź pojazd i szybko tu przypłyń! Zanurkujemy! Teraz trzeba go przyciągnąć do brzegu. Ryder, jednak mamy problem! O tak, te delfiny podpłynęły za blisko! Zumo, przeciągnij królika do brzegu! Szybko! Ruf, koło! Co się dzieje? Proszę, niech pan złapie koło! Cóż, długo to trwało, ale dziękuję wam za pomoc. Nie ma sprawy, panie Humdinger, bo gdy utknie pan w czekoladowym króliku, proszę dzwonić po pomoc. Kosmopieski są gotowe do akcji Ryder. Wspaniale, pieski, bo ta akcja będzie naprawdę super kosmiczna. Ktoś zamienił latarnię w rakietę i poleciał nią w kosmos. Co gorsza, w środku jest kapitan Turbot. To straszne! Musimy bezpiecznie ściągnąć kapitana Turbota na ziemię. Cosmo Sky! Latarnia bardzo szybko się wznosi, więc użyj swojej mocy wiru, żeby nie leciała w górę. I Cosmo Rubble! Przyda nam się tutaj twoja super siła, żeby wzmocnić promień ściągający. Ten budynek musi bezpiecznie wylądować na ziemi. Cosmo Pieski ruszają do akcji! Już w stronę gwiazd. Mam cię! Świetnie, kosmopieski. Nie wiem, jak długo jeszcze tak. Wytrzymam. Zumo, Rocky, weźcie swoje pojazdy i spotkajmy się na wodzie. Rocky, Zumo, połączcie swoje moce. Widzę wszystko do samego dna. Tutaj jest! Znalazłem latarnię, Ryder! Zumo, musisz ją zatrzymać! Zaraz uderzymy w morskiego robala! I... już! Jak nowa? O, jak się cieszę, że cię widzę, kuzynie. Dzięki za uratowanie mnie i latarni, psi patrolu. Jesteśmy gotowi do dino akcji, Ryder. Dzięki, że przybiegłeś się tak szybko. Dinozaur utknął na bagnie i musimy go szybko stamtąd wyciągnąć. Jeszcze nie widziałem takiego dinozaura. Ciekawe, jaki to rodzaj. Jest za daleko, żeby powiedzieć, ale wkrótce się dowiemy. Więc na tę misję pojedzie... Zuma! Musisz zabrać swoją dino-amfibię, żeby przejechać przez bagno i wyciągnąć tego dinozaura. Zanurkujemy! I Rex! Skoro znasz ich język, pojedziesz tam, żeby go jakoś uspokoić. Do dino-roboty! Dobrze! Psi Patrol rusza do akcji! Och, dobrze, że jesteście. Ten dinozaur utknął w bagnie. Rex, czy rozumiesz, co on mówi? Wybacz, Ryder, nie rozumiem. Ale mówisz w ich języku. No tak, ale on mówi jak kot. Kot? To kociaki Humdingera w przebraniu dinozaura. Musimy je wyciągnąć! Pomogę ci, Zumo! Zapraszam, kociaki! Nie musicie skakać! Złapiemy was! Dino chwytak! Ruszaj, Zumo! Uwaga, kociaki! Może trochę zabujać! Pieski, kociaki są już bezpieczne. Witam kierowców z Zatoki Przygód. No,
I gości? Kto to? Nigdy go nie widziałem. Jestem Hamboy, najgorszy chłopak w mieście. Nie można korzystać z silników, motorów i żadnych rakiet. A więc na miejsca. Gotowi? Start! Silnik rakietowy! Ale jestem szybki! Jadą za szybko! Jejkuś! Alex i ten nowy potrzebują pomocy! Ale nie ma takiej szybkiej mydelniczki, której nie dogonimy! Pomożemy ci, Alex! Zuma za chwilę wepchnie cię z powrotem na tor! Juhu! Dzięki, psi patrolu! Pa! Świetnie, Zumo! Zobaczę, jak Chase radzi sobie z Hamboyem. Za chwilę cię uratuję! Co? Ja wygrywam! Ta! Jej! Ups! Jupika, jej! Dokąd ja lecę? To burmistrz Handinger na rakiecie! Ho, ho, niech ktoś mnie uratuje! Ho, ho, ho. Złapię pana! Tylko bez paniki! Łatwo ci mówić! Ty nie siedzisz na rozpędzonej rakiecie! O, o, o. Tak! Jak to dobrze, że nie spanikował! Mistrzu wyścigu mydelniczek w Zatoce Przygód! Dzięki, pani burmistrz, ale bez psiego patrolu to by się nie udało. Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon.